Wprawdzie zeszłoroczna Mirai nie wygrała Oscara dla najlepszego filmu animowanego, zdecydowanie wyróżniała się na tle amerykańskich superprodukcji. Czy warto obejrzeć, nawet jeśli nie jesteśmy miłośnikami anime? Zaczynamy! Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos, witam na kanale Popcornert i wracamy do serii Reanimacje, w której odwiedzamy niedocenione, zapomniane, bądź po prostu bardzo fajne filmy animowane, o których mam ochotę opowiedzieć. I właśnie takim filmem jest Mirai w reżyserii Mamoru Hosody, którego bohaterem jest 4-letni Kun, któremu rodzi się siostrzyczka, przewracając dotychczasowe życie rodziny do góry nogami. Kun nie radzi sobie z zazdrością i faktem, że nie jest już w centrum uwagi. I wtedy w jego życie wkraczają magiczne postaci, które pozwalają lepiej zrozumieć nową dla niego sytuację. Jeśli chodzi o Oscary, to kategoria najlepszy film animowany zawsze obok wyróżnień scenariuszowych była dla mnie najbardziej ciekawa. Tym bardziej, że pozwala zwrócić uwagę na nieco mniej popularne, niezależne i artystyczne filmy, których w przeciwnym razie wiele osób nie miałoby w ogóle okazji zobaczyć. I takim właśnie filmem był Mirai, który w polskiej dystrybucji pojawił się w sieci kin studyjnych, zarówno w polskiej i japońskiej wersji językowej. I ze wszystkich nominowanych zeszłorocznych filmów w tej kategorii była to najbardziej kameralna i osobista opowieść. Ogromną zaletą tego filmu jest to, że w idealny sposób udało się pokazać bardzo proste obserwacje, w jaki sposób pojawienie się nowego dziecka wpływa na wszystkich członków rodziny, zmieniając ich codzienność i każąc mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Myślę, że ta historia może być bardzo fajną, nostalgiczną podróżą dla wszystkich osób, które same kiedyś wychowywały dzieci, bądź na przykład mierzyły się właśnie ze stresem wtedy, kiedy urodziło się młodsze rodzeństwo. Tym bardziej, że jak w przypadku klasycznego i omawianego przeze mnie niedawno mojego sąsiada Totoro, Mirai urzeka prawdziwością pokazanych sytuacji, a szczególnie drobnymi niuansami w zachowaniu bohaterów i ich wzajemnych relacji. Większość uwagi poświęcona jest perspektywie młodego Kuna i jego procesu adaptacji i nauki patrzenia na świat wykraczający poza standardową, egoistyczną, pozbawioną jakiejkolwiek empatii perspektywy dziecka, a także stopniowo rodzącego się uczucia między nim a małą siostrzyczką, którą najchętniej na samym początku potraktowałby jak rodzeństwo z rodziny Adamsów. Jeśli jesteście fanami opowieści wigilijnej albo tego wspaniałego życia, to Mirai oferuje bardzo podobną strukturę fabularną, gdyż elementy z życia codziennego Kuna przeplatane są tutaj z przygodami, które przeżywa wraz z członkami z przyszłości i przeszłości jego rodziny. To, co bardzo mi się tutaj podobało, to to, że twórca oparł się pokusie, żeby nie epatować fantastycznymi obrazami i nie budować fikcyjnych światów, trzymając się bardzo blisko bohatera i jego relacji z pozostałymi członkami rodziny, dzięki czemu ta historia jest nie tylko kameralna, ale także bardzo osobista, a sama przemiana bohatera niezwykle subtelna. Jak wiecie, moim zdaniem najlepsze filmy mają strukturę skomponowaną w niemalże matematyczny sposób. I lubię, jak nawet najdrobniejsze elementy są jej podporządkowane, ale jesteśmy tak zaangażowani emocjonalnie, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. I bardzo rzadko podobają mi się filmy, które zrealizowane są w inny sposób, natomiast Mirai jest właśnie takim wyjątkiem. Historia bowiem jest opowiedziana w sposób bardzo epizodyczny i każda z przygód tak naprawdę bardziej przypomina odcinek serialu, opierając się nawet na bardzo podobnym schemacie, natomiast za sprawą bardzo angażujących historii i bohaterów, których lubimy i jesteśmy w stanie im kibicować, zupełnie tego nie odczuwałem. Wprawdzie ja sam nie zamierzam mieć dzieci, a także nie należę do najbardziej rodzinnych osób, to byłem bardzo zaskoczony właśnie tym, jak bardzo ten film mnie wzruszył. Duża w tym też oczywiście zasługa bardzo ładnej, płynnej animacji i przepięknej muzyki. Czasami oglądając anime mam problem z łączeniem techniki tradycyjnej animacji z tłami i obiektami wykonanymi poprzez CGI. I chociaż ten zabieg jest tutaj obecny, szczególnie w jednej z ostatnich sekwencji, to w żaden sposób nie burzy to estetyki i wiarygodności świata. Jeśli jest jednak jakiś drobiazg, do którego miałbym się przyczepić, to oglądałem film w oryginalnej wersji językowej i bardzo dużo czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do faktu, że w Kuna wciela się tak naprawdę dorosła kobieta, nie próbująca kompletnie ukryć swojego wieku. Chociaż grała bardzo dobrze, to mimo wszystko słyszymy, że jest to dorosła kobieta grająca 4-letnie dziecko, ale w taki sam sposób, jakby grała 20-letnią kobietę. Mając doświadczenie w branży dubbingowej i voice actingu, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno znaleźć utalentowane dziecko w tym wieku, potrafiące oddać wiarygodnie tak złożone, subtelne emocje, ale wierzę, że gdyby ten dodatkowy wysiłek castingowy został podjęty przez twórców, to zdecydowanie działałoby to na korzyść tego filmu. Podsumowując, Mirai to bardzo ładnie zanimowana i wzruszająca historia, która mimo epizodycznej, serialowej struktury w jakiś sposób działa, dlatego też Mirai otrzymuje ode mnie duży popcorn!
Jestem bardzo ciekaw, czy z tegorocznych anime widzieliście jakiś film, który waszym zdaniem również dostanie nominację do Oscara dla najlepszego filmu animowanego? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a może to właśnie jemu przyjrzę się w następnej kolejności w ramach cyklu Popcorn Nerd Reanimacje. Dzięki serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie wesprzeć kanał Popcorn Nerd i cykl Reanimacje, abym robił więcej odcinków, pamiętajcie proszę o polubieniu tego filmiku, subskrypcji kanału Popcorn Nerd, komentarzu i udostępnianiu przyjaciołom. To wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. Pa, pa!